Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. It was a really tough competition today against Toruń. Yeah, you're quite right. It was very tough and very level for a long time. So I'm super happy that we managed to win in the end. And amazing when Miedziński went out and won that heat 14. It was super important for us that he did it and we could get the win. What you can say about the track today? Track today was a little bit slicker than it has been, but it was very nice, I would think. And we saw a few good heats, and now I was happy with everything. I must ask about your disposition last week in Gorzów. What happened? Nothing special happened. It was myself who had a poor performance. Can't really put my finger on it. Sometimes it happens. Unfortunately, it did in Gorzów, but I feel I bounced back pretty good today. Maybe it wasn't great, but it was a good performance today. But yesterday everything was okay in GP? I wouldn't say everything was okay. I was very happy to get the win, but we struggled a little bit early on in the meeting in Prague, but in the end we were super fast and got the win and super happy. Thank you, good luck. Spotkanie zwycięskie, ale na pewno było bardzo ciężko. Musieliście się mocno napocić nad tym pozytywnym wynikiem. No i tak się spodziewałem, że tak to będzie, bo troszkę się zmieniło w Toruniu, bo Doyle zaczął dobrze jechać. Holta tu na swoim torze. No i to, że zrobili nam mecz zagrożony i tu było tylko ubijanie, szynowanie przy takiej pięknej pogodzie. Także to nam troszeczkę przysporzyło kłopotu, no ale efekt końcowy dobry był. 8 punktów przewagi to nie jest mało. No właśnie, rozmawiałem trochę z zawodnikami w czasie meczu i byli mocno właśnie poirytowani tym, że ten tor, kurczę, no nie był taki jak podczas treningu, że nie mogliście zrobić tego tak naprawdę, co byście chcieli. No nie mogliśmy, no bo zrobili mecz zagrożony, ubijanie, komisarz już wczoraj był, także była walka po prostu o to, żeby coś z tego toru zrobić. Bieg 14, Adrian Miedziński w ogóle w tym dzisiejszym spotkaniu bardzo, bardzo pozytywnie tak naprawdę przeciwko drużynie, której gdzie się wychował i w 14 biegu naprawdę pokazał klasę. No, już na treningu było widać, że Adrian dobrze jedzie i szybko, także dzisiaj byłem pewny, że będzie dobrze. Super, dziękuję bardzo.